Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie nowy temat. Będą śmietnikowe graty. To, co mi się udało znaleźć na śmietniku, no to wam dzisiaj zaprezentuję. To będą dwie rzeczy. Pierwsza z nich jest to taka stara, komunistyczna wyciskarka do soków. Najpierw myślałem, że to jest taka dziwna maszynka do mięsa, potem, że to do kiełbasy coś. Bo ma taki dziubek z takim. Popatrzcie, z takim. O, właśnie. Z taką śrubą. No, ale później wygooglowałem w internecie, że to jednak jest wyciskarka do soków. Jest to dosyć duże urządzenie. Gdzieś tutaj moja ręka, żebyście mieli proporcje. Waży około 4 kg. W środku jest śruba, jak w maszynce do mięsa. Jest również taka tutaj siatka, zaraz wam to rozbiorę, żebyście zobaczyli. No to ciach. Jedną ręką ciężko, ale jakoś sobie poradzę. Jedna śruba. Chodź tutaj. Szybko, szybko. Bo się widzowie niecierpliwią. Druga śruba. Konstrukcja bardzo podobna do maszynki do mięsa. Jest taki ślimak. To oczywiście też się rozbiera. Rączkę się odejmuje do mycia. W środku mamy, pokaż się w środku. W środku mamy taką siatkę. O, można ją wyjąć. Coś takiego. Tak to urządzenie wygląda. No, mocowane tak jak maszynki do mięsa kiedyś na taką śrubę. No i co, i tak się składa. Tu się wciska. Tu się zakłada. I śrubki się przykręca. Jak się ma dwie ręce. Jedną ciężko, ale może się uda. Dobra, jest, jedna jest, tylko trochę i druga, ciach, żeby się tylko trzymało. Dobra, była tu jeszcze taka uszczelka gumowa, ale ona już uległa sparciała i po prostu w kawałkach musiałem ją stamtąd wyłuskać. Rączka drewniana jeszcze się w miarę trzyma, tutaj trochę korozji. Maszynkę tylko umyłem w ciepłej wodzie i tyle, co z nią zrobiłem. Na razie nic nie ruszam, jest taka jeszcze spatynowana, ale wszystkie te gwinty chodzą. O, można sobie poprzykręcać. I co wymyśliłem, jeśli chodzi o tą maszynkę, to zaraz wam pokażę. Wymyśliłem, że można ją przerobić na lampę i do tego celu, no również ze śmietnika, no bo skąd, mam taką starą komunistyczną lampę. Wygląda to tak, może tak będzie lepiej. O, może coś będzie widać lepiej. Wygląda to tak. No taka koncepcja, żeby tutaj nastawić jakieś źródło światła, ewentualnie jeszcze tutaj, żeby było źródło światła. Przewód zasilający można by było wrzucić sobie tutaj, ewentualnie wywiercić gdzieś dziurę i by wyszła taka lampa. O, właśnie tak. Dobra, dosyć tego kręcenia tym obiektywem. I jeszcze mam inną koncepcję, znaczy też lampę, tylko troszeczkę inną. Tu mam taki korek, nie chcę go tak mocno wbijać, bo on się po prostu wbije jakbym oprawiał młotek albo siekierkę. Tutaj do tego jest taki mniejszy klosz. Wygląda to tak. I tutaj by było fajnie, bo to się licuje z tym, jak gdyby by stanowiło jedną całość. I żeby tak głupio nie wyglądało tutaj od góry, to jeszcze wymyśliłem taki kapturek. O, może prosto stawię. Prosto stój. O, właśnie tak. I taką lampę też tak zrobię. I taką lampę też można by było złożyć.
O, właśnie, tak to wygląda. No i są dwie koncepcje. Oczywiście pierwsza koncepcja to jest taka, żeby zrobić taką lampę, ale nie ingerować w strukturę tej maszyny, zostawić ją, czyli nie wiercić żadnych dziur. Zrobić ją tak, żeby można było to wszystko zdemontować i żeby dalej, jak gdyby miała swoją pierwotną funkcję. Można również przerobić ją całkowicie, czyli jak gdyby zdemontować ten ślimak, wywiercić tu otwór i przerobić ją całkowicie. Dobra, czas na drugiego bohatera. Wjeżdża na stół. Ciach. Jest. O, wygląda to tak. To jest świeża znajda, że tak powiem. No, może ma godzinę. Troszeczkę ją wyczyściłem pędzelkiem. I tak sobie myślałem przy tym prześmietniku, czy ją wziąć, czy nie wziąć, bo no, wyglądała fatalnie przed tym czyszczeniem. Ale później się troszkę przyjrzałem i patrzcie, ona ma takie fajne detale. O, może gdzieś tak wolno przejadę, żeby można było to wszystko zauważyć. No niestety, jak do tej pory nie znalazłem nabitej daty produkcji. Pokaż się tutaj, laska. Tak to wygląda. Tu ma takie dwa dzióbki. Minimalnie jest. No niestety nie ma tych talerzy. Minimalnie jedna strona leci na dół, ale myślę, że to jest kwestia po prostu wytarowania. Sam mechanizm chodzi bez zarzutów. To są resztki jakiejś takiej starej farby. Odwrócimy ją na drugą stronę teraz. Chodź tu. Zobaczymy, co jest po drugiej stronie. A, jest taki sam odlew. Może ktoś się zna bardziej, to napisze coś w komentarzach na temat tej wagi. Na razie nie ma żadnego pomysłu, nie mam co z nią zrobić. Jest fajna, podoba mi się. I tyle. Może ktoś wpadnie na jakiś pomysł, na co można by było ją przerobić, ewentualnie. Czy ją tak czyścić, czy zostawić ją w takiej formie, jak jest? Spatynowana, czy czyścić, malować? Nie wiem, posłuchajcie. Także temat jest otwarty. I czekam na wasze komentarze. A dzisiaj wszystko. Trzymajcie się mocno. Na razie. Pa.